5 marca 1940 roku w Moskwie na Kremlu rząd rosyjski podjął decyzję o zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Decyzja była faktycznym wyrokiem na Polskę. Na zagładę skazani zostali nie tylko bezbronni polscy jeńcy, oficerowie, generałowie Wojska Polskiego, ale także polskie elity, które dostały się pod sowieckie panowanie. Byli to m.in. oficerowie, funkcjonariusze policji, urzędnicy, samorządowcy, oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, służby więziennej, nauczyciele, lekarze, profesorowie wyższych uczelni, adwokaci, sędziowie, inżynierowie, leśnicy, bankowcy, w pierwszej kolejności księża katolicki i duchowni innych wyznań. Decyzja z 5 marca przekazano do wykonania Tajnej Policji Politycznej NKWD. Należy podkreślić jednoznacznie z całą mocą, to nie NKWD, ale rząd i państwo rosyjskie zwane Związkiem Radzieckim, Sowieckim, zgładziło elity Rzeczpospolitej. Zbrodniarze z NKWD byli jedynie katami, wykonawcami morderczego wyroku na Polakach. Ten wyrok podpisali na Kremlu najważniejsi przywódcy Rosji Sowieckiej. Jest oczywiste, pisze dalej profesor Józef Szaniawski, że uchwała rządowa podjęta na Kremlu była aktem ludobójstwa na bezbronnych jeńcach polskich, za co odpowiedzialność w świetle prawa międzynarodowego ponosi państwo rosyjskie. Dzisiaj te liczby stają się bardziej żywe niż kiedyś. Dzisiaj od iluś tygodni mamy świadomość, że to nie jest zabawa w historii. Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości. Jak mówił święty papież, nie może być wymazana z pamięci Europy. Prawda o Katyniu przypomina, że wolność jest darem cennym, bo bardzo kosztownym. Prawda o Katyniu przypomina prawdę objawioną, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Katyń niczym Golgota obnażył i nadal obnaża zbrodnicze zamysły serc wielu i nieustannie wzywa do nawrócenia. Katyń jest bezdyskusyjnym dowodem dającym świadectwo o świecie rządzonym przez ludzi wyzwolonym od Boga miłości, a oddanych we władzę własnych rząd. Katyń przypomina i już upomina, że honor i wolność nie chodzą drogami kłamstwa, propagandy, złodziejstwa, niesprawiedliwości i nieuczciwości. Niepodległości i suwerenności nigdy nie jest po drodze ze zdradą i kolaboracją. Ojciec Święty Jan Paweł II w słowach wypowiedzianych w Rzymie w 96 roku do rodzin katyńskich prosił: ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. W czyje sumienia wpisano te groby? Czyje usta zakreślono milczeniem? Czyją pamięć zalano wapnem? Mordercy w słońcu niewinni, nam zostało tylko epitafium. Ta wojna właśnie pokazuje nam, że to wszystko gdzieś się powtarza. Żołnierze ukraińscy wracają, można powiedzieć, ci, którzy zginęli, do swoich miast, w jakichś karawanach wojskowych, ci mieszkańcy klękają. Znamy to, oglądamy to w telewizji. Ja myślę, że jest też coś takiego, że ten marsz pokazuje, że gdzieś Wolsztyn właśnie robi ten krok dalej, że Wolsztyn gdzieś klęka przed tą pamięcią katyńską.